Siema, witam was w kolejnym odcinku z usuniętego kontentu, który został stworzony, ale ostatecznie z jakiegoś powodu nie trafił do gry. W pewnym momencie gry CD Projekt Red stworzył system zbufowanych potworów. W zależności gdzie się znajdowaliśmy i która była godzina i jaka pogoda, specyficzne potwory były wtedy znacznie silniejsze niż inne. O 11 godzinie w słoneczny dzień południca stanowiłaby dla Geralda dużo większe wyzwanie niż w deszczowy dzień. O północy północnice stawały się silniejsze, o 6 rano w pogodny dzień to baba cmentarna wychodziła na żery w pełni sił, a o 10 w deszcz to baba wodna i utopce zadawały o 25% więcej obrażeń. Sam CD Projekt Red stworzył i wprowadził tą mechanikę od samego początku do samego końca i nawet nie chciał tego usuwać czy chować to w plikach gry, ale ostatecznie z jakiegoś powodu wyłączyli przed wydaniem gry tą mechanikę boostów, która de facto widoczna była na przykład podczas prezentacji Wiedźmina na targach E3 w 2014 roku. Jeżeli chcecie zagrać i wypróbować swoje siły w walce z boostowanymi przeciwnikami, link do modyfikacji Buffed Monsters, która przywraca usunięty content, znajdziecie w opisie. Jeżeli interesuje Cię Wiedźmin, kliknij w playlistę, na pewno znajdziesz coś tam ciekawego oraz zostaw suba po więcej ciekawostek i informacji ze świata Wiedźmina.